Drodzy siostry, bracia, słyszeliśmy przed chwilą piękny fragment Ewangelii, opis tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety, którą w różańcu rozważamy. Jest to wydarzenie, które miało miejsce chwilę po zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Bóg przemówił przez anioła, złożył Maryi obietnicę. Ona tę obietnicę przyjęła pokornie, jako pokorna służebnica Pańska. Za natchnieniem wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta była zwykłą kobietą, żoną kapłana Zachariasza, kuzynką Maryi, podeszłą w latach, której Bóg dał na starość cieszyć się potomstwem. Już szósty miesiąc oczekiwała dziecka. I ta zwykła kobieta, usłyszawszy pozdrowienie Maryi, została napełniona Duchem Świętym i zaczęła prorokować. Słyszeliśmy, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Ta zwykła kobieta za natchnieniem Ducha Świętego rozpoznała nawiedzenie. Maryja była na samym początku swego stanu błogosławionego, więc Elżbieta nie wiedziała jeszcze, że Maryja jest w ciąży. Nie znała sytuacji, nie wiedziała o zwiastowaniu, a już w tym dziecku, które Maryja przyniosła, rozpoznała swego Pana i nazwała Maryję matką swojego Pana. Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego nazwała Maryję błogosławioną i tutaj użyła słowa, które w Starym Testamencie znajdziemy na określenie bohaterek Starego Testamentu, które ratowały Izraela. A teraz tego samego słowa użyła wobec Maryi Elżbieta, zwykła kobieta, którą dzisiaj wspominamy jako świętą, bo ona rozpoznała słowo wcielone, które przyszło ją odwiedzić razem z Maryją. Ona rozpoznała cudowny bieg wydarzeń zapoczątkowany zwiastowaniem, jak Maryja, która przyjęła Słowo Boże w takiej intensywności, że stało się w jej łonie ciałem, Mesjaszem, oczekiwanym Zbawicielem. To dzięki temu, tej zgodzie Maryi na Słowo Boże, dzięki temu, że święta Elżbieta to Słowo Boże przyjęła, to powitanie, Maryja wniosła błogosławieństwo w dom swoich kuzynów, pobłogosławiła swoją krewną Elżbietę. I ta powiedziała: oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyła się z radości dzieciątko w moim łonie. Tak słowo wcielone, to, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, przemieniło życie Maryi, przemieniło życie Elżbiety, a później całej ludzkości, aż dotąd do nas. I może przemieniać również nasze życie. To słowo, które ma moc. Ale nie każde jest takie słowo. Nie każde słowo ma taką moc. Tylko słowo Boga. Mamy je zapisane w Biblii. I możemy, jak to mówimy, czarno na białym przeczytać, jakie jest ważne słowo, które Bóg kieruje do nas. Papież Benedykt XVI powiedział: w wielomóstwie naszego czasu, pośród inflacji słowa, trzeba uczynić obecnymi słowa istotne. Potrzebujemy milczenia i kontemplacji, aby nie dać się zwieść przez blichtr światowości. Codziennie jesteśmy zalewani lawinami słów. Słów często uczonych, błyszczących, takich ładnych, wzniosłych, ale często też pustych, nie przynoszących korzyści, a często wręcz przynoszących szkodę, lęk, zagubienie i zamęt. A w tym wszystkim możemy czuć się skołowani, zdezorientowani, bo przecież chcemy mieć jakiś trwały
trwały punkt odniesienia. Coś, o co chcemy się uchwycić, do czego chcemy przypłynąć, do czego przytumować. Jakąś taką kotwicę, która będzie nas trzymać. I słysząc tak wiele różnych sprzecznych opinii, głosów, ludzi, którzy często mają przed nazwiskiem tytuły naukowe, czasem też kapłanów czy biskupów. I później my słyszymy pytania, komu wierzyć, skoro ten ksiądz mówi tak, tamten inaczej. Biskupi i naukowcy i różni ludzie mają na różne sprawy różne podejście. A my byśmy chcieli wreszcie znaleźć w kimś oparcie. I czasem jest tak, że po prostu loteria. Komuś zaufam i będę się tej wersji trzymał. Prawda to czy nieprawda? I wśród tych słów, ludzkich słów, które ostatnio często padają, wystarczy wymienić tylko kilka, które jak wirus, szczepionka, uchodźcy, nowy ład, zielony ład albo nowy porządek świata. I to jest tylko kilka słów, które już mogą w naszych sercach spowodować emocje, podnieść nam ciśnienie, wzburzyć nas. I to wzburzenie może być jak najbardziej uzasadnione. Możemy mieć w swoich sercach poczucie, że jesteśmy okłamywani, manipulowani, że nie wszystko jest nam powiedziane. I w takich warunkach nie sposób mieć poczucie bezpieczeństwa. W kogo uwierzyć? W czyje słowo? I widzimy, że w ludzkich słowach trudno jest pokładać ufność. Dopiero w tym Słowie Bożym, które jest jedynym stałym, pewnym, możemy znaleźć taki port bezpieczny. Kiedy zamęt w świecie się tak zaczął wzmagać, ja na nowo i chyba jak nigdy wcześniej uchwyciłem się Słowa Bożego, aby żyć codziennie Słowem Bożym, aby się nim modlić, aby pośród inflacji Słowa uczynić obecnymi w moim życiu Słowa Boże, Boże Słowo i wierzyć w Boże Słowo. Jak czytamy w liście do Rzymian, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Czy ja słucham Słowa Chrystusa? Czy ja czytam Słowo Chrystusa? Z tego Słowa Chrystusa rodzi się Kościół. Słowo Chrystusa jest prawdą. Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą. I czytanie Słowa Bożego to jest zgłębianie i rozumienie spraw Kościoła i świata. Drodzy bracia i siostry, jeżeli potrzebujemy czegoś, co jest w życiu stałe, poszukujemy prawdy i za nią tęsknimy, to chcę was dzisiaj zaprosić do Bożego czytania, Lectio Divina. To Boże czytanie to nie tylko metoda modlitwy Słowem Bożym, ale to wręcz pewien styl bycia, nowy porządek myślenia, który proponuje nam Bóg. Metoda, która jest tak stara, jak stary jest Kościół, jak stare jest Pismo Święte. Od początków modlono się Słowem Bożym, aby ono przemieniało nasze myślenie, aby ono demaskowało nam pułapki, które są na nas zastawiane, aby ono pokazywało nam rzeczywistość, czyli cały świat, według myśli i serca Boga. Carlo Martini, kardynał włoski, mówił o Lectio Divina, że to jest lekarstwo na dzisiejsze, niespokojne, pokawałkowane życie. To Boże czytanie Lectio Divina oczyszcza nasze dusze, mysły, nasze myśli, daje nam nadzieję na przyszłość, znaczy daje poczucie sensu. Odpowiada na to, co w naszych sercach się kryje najgłębiej. Często to, co nawet my z trudem potrafimy w naszych sercach odnaleźć. A tam Słowo Boże sięga, bo jest to Słowo żywe, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzać pragnienia i myśli serca. Ono jest żywe, żyjące i działające.
Ono może osądzać pragnienia i myśli. Ono może nam czytać i interpretować naszą rzeczywistość. Ono może odpowiedzieć na nasze wątpliwości, rozterki, pytania. Ono pomoże nam rozeznać nasze decyzje. Nawet jeśli nie wprost, nawet jeśli nie znajdziemy dosłownie tych słów, które przed chwilą przytoczyłem, które tak nas wzburzają, tych słów nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Ale jeżeli będziemy żyć prawdziwie Słowem Bożym, to zobaczymy, że to jest spotkanie prawdziwego Jezusa. Jezus jest Słowem wcielonym. Jest przepowiadanym, zapowiadanym, wcielonym i zbawiającym nas Mesjaszem, który został z nami w postaci Słowa Bożego i w sakramentach. Czytanie Słowa Bożego, ta modlitwa, lectio divina, to coś więcej niż czytanie, składanie ludzkich słów, polskich liter. To spotkanie z Bogiem, który jest w Biblii. I Biblia, jeżeli choćby była najpiękniejsza, najcudowniej wydana, to jeżeli stoi na półce pośród innych książek, jest martwą literą, jest papierem wśród papieru, ale kiedy tę księgę otwieramy, czytamy i zaczynamy nią żyć, to zobaczymy, że ona staje się w nas duchem i życiem. To jest spotkanie ze Słowem, to jest spotkanie z Jezusem, to jest poznawanie Jezusa. Kto nie zna Słowa Bożego, nie zna Jezusa. Kto nie czyta Ewangelii, nie wie, co Jezus myśli. A jeżeli chcemy poznać, co Jezus by zrobił na naszym miejscu w dzisiejszych czasach, to trzeba sięgnąć po Pismo Święte, medytować je i z dnia na dzień pogłębiać naszą relację z Jezusem w Słowie. Papież Benedykt XVI, mówiąc do kardynałów, powiedział: chciałbym wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję lectio divina. Praktyka ta, jeśli się będzie ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele, jestem o tym przekonany, nową duchową wiosnę. I to Słowo Boże przyniosło nową jakość życia świętej Elżbiecie. Dziś, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, widzimy, że Słowo Boże wnosi nową jakość. Jeżeli będziemy się nad Nim pochylać, jeżeli będziemy je z otwartością serca przyjmować, to ono rzeczywiście będzie nam czytać naszą codzienność, tłumaczyć życie. Będzie nas oczyszczać i przemieniać. I widzę to w swoim życiu, widzę to również w życiu ludzi, których prowadzę jako kierownik duchowy czy pasterz wspólnoty przyjaciół oblubieńca. Widzę, że ludzie, którzy żyją Słowem na co dzień, nie boją się, nie mają takiego doświadczenia lęku, niepewności. Chociaż tak samo jesteśmy bombardowani różnymi złymi wiadomościami, słowami, które wprowadzają zamęt, to jednak ten, kto chwyci się Słowa Bożego i nim przez lata żyje, nie będzie się byle słowa ludzkiego bał. Lectio divina to jest odpowiadanie na pytania, co Bóg mówi tak dosłownie w Słowie Bożym, kiedy je czytamy. W drugim stopniu, kiedy odpowiadamy na pytanie, co Bóg mówi do mnie w tym słowie, które czytam. Trzecie to pytanie, jakie ja zajmę stanowisko. Czy Słowo Boże przyjmę, czy odrzucę? To wezwanie do pocieszenia, czy też do nawrócenia. I w czwartym etapie kontemplacja, czyli milcząca obecność wobec Boga, który do mnie przemówił. I kiedy otwieramy Słowo Boże i czytamy chociażby dzisiejsze fragmenty, możemy w nich odnaleźć to, że Bóg chce mówić także do nas dzisiaj. Kiedy przez proroka Michała się zwraca: a Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich, a z Ciebie wyjdzie Zbawiciel. I kiedy słyszę te słowa, pytam się, co Bóg mówi do mnie. Czy Bóg nie kieruje do mnie takich słów: a Ty, Michał, nie, choć jesteś mały, choć jesteś mało znaczący, to nie jesteś zapomniany przez Boga
i z Ciebie wyjdzie Zbawiciel, i z Ciebie wyjdzie dobro, i w Tobie się Boży plan objawi. Albo kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków: na mocy tej woli uświęcani jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Czy ja też jestem uświęcany? Czy ja też na tej mocy tej ofiary dzisiaj mogę to odnieść do samego siebie? Czy ja to słowo przyjmuję? Czy ono przemieni moje życie? Albo kiedy słyszymy słowa: błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Czy ja przyjmuję słowo? Czy ja jestem tym, który uwierzył, że spełnią się słowa powiedziane mi od Pana? Jeśli tak, to ja też będę błogosławiony. Ja też będę szczęśliwy. I Bóg chce do mnie to słowo mówić, aby to ożywiało mnie i przemieniało moje życie. Zachęcam do tego, aby spojrzeć, że to jest szansa dla nas wszystkich. Lectio Divina, to Boże czytanie. Może nie wszyscy mamy okazję uczestniczyć w grupie formacyjnej, w kręgu biblijnym, ale każdy z nas ma możliwość otworzyć swoją Biblię. Każdy może w księgarni czy w internecie znaleźć jakieś wskazówki i pomocę do tego, aby modlić się Słowem Bożym. Dziś szczególnie zachęcam do skorzystania z propozycji księdza Krzysztofa Wąsa. Mam tutaj pierwszy tom z 4 Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, wprowadzenia do modlitwy Słowem na wszystkie dni roku liturgicznego. Pierwszy tom jest na okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego. Drugi tom jest na Wielki Post i okres Zmartwychwstania Pańskiego. A trzeci i czwarty tom są przeznaczone na okres zwykły. I tu oprócz fragmentu Ewangelii są pytania i takie podpowiedzi do medytacji. Bardzo proste narzędzie, dostępne dla każdego z nas. I możemy z tej pozycji czy ze stron internetowych, szukając księdza Krzysztofa Wąsa czy księdza Wojciecha Węgrzyniaka, który jest biblistą, korzystać z tych pomocy, rozwijać się. I to Boże czytanie, to słuchanie Słowa Bożego uczynić obecnym w naszym życiu. Aby tak jak przemieniło ono życie Maryi, tak jak przemieniło życie świętej Elżbiety, aby przemieniało i moje życie. A wtedy będę mógł i o sobie powiedzieć: błogosławiony jestem, bo uwierzyłem, że spełnią się mi słowa powiedziane od Pana. Amen.